Dziś przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy materiał, który przybliży historię i kontrowersje wokół postaci Michała Kołodziejczaka, polskiego rolnika i polityka, założyciela ruchu Agrounia. Michał Kołodziejczak urodził się 14 września 1988 roku w Sieradzu. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego podjął pracę na gospodarstwie rolnym, co stanowiło fundament jego przyszłej kariery. W 2014 roku, reprezentując Prawo i Sprawiedliwość, zdobył mandat radnego miasta i gminy Błaszki w województwie łódzkim. Jednak jego działalność nie obyła się bez kontrowersji, a w 2015 roku został wykluczony z partii z powodu organizowania protestów. Chciałem rozdzielić manifestantów od policji. Policjant wszedł bezpośrednio do oczu, wprzyknął nie wiem ile tego gazu. Wodę! W 2018 roku powołał Stowarzyszenie Unia Warzywno-Ziemniaczana, które stanowiło głos środowiska rolniczego przeciwko polityce rządu PiS. Przedstawiamy im konkretne nasze problemy, tak jak minister powiedział, konkretnie. I pan minister mówi tak, panowie, no wiecie, ja się spotykam z izbami, z innymi ludźmi, ale nikt nam o takich rzeczach nie mówił. Jednak w 2020 roku jego telefon komórkowy stał się celem inwigilacji przy użyciu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Że w moim telefonie zostało już to wszystko zdiagnozowane, nagle kilka wątków zaczęło łączyć mi się w jedną całość. Jaka jest sytuacja materialna Michała Kołodziejczaka? Polityk ma około 20 hektarów ziemi, nowego Lexusa, model ES300H z 2022 roku. Samochód z tego rocznika kosztuje ponad 200 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że zakup jednego ciągnika i sadzarki do ziemniaków, które posiada, to koszt rzędu 600-700 tysięcy złotych. Co więcej, lider Agrounii został zatrzymany do kontroli drogowej przez policję. Przekroczył dozwoloną prędkość o 52 km na godzinę w terenie zabudowanym. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy. Dziękujemy, że oglądaliście nasz materiał. Nie zapomnijcie zostawić komentarza i subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia!